Siemanderko, witajcie. Dzisiaj taki spontaniczny odcinek. Pomyślałem, że coś nagram. Fajna pogoda. A my tym samym, zobaczcie, z tyłu RCW załadowany praktycznie po brzegi z wielką kuleczką wapnem. Tak jak wspomniałem w ostatnim odcinku, mamy jeszcze 30 hektarów praktycznie do uprawy i do siania pszenicy bądź pszenżyta, to jeszcze będziemy sobie ustalać, co tam zostanie wysiane. Niemniej jednak, no, na tych działkach są miejsca, w których niestety, ale są braki i tutaj trzeba troszeczkę powalczyć z PH. Ogólnie rzecz biorąc, jestem troszeczkę zły, bo miał dojechać jeszcze jeden samochód, który miał być teoretycznie wysypany właśnie tam na Konotopiu, ale niestety przełożyli jego dostawę na listopad, więc zrezygnowaliśmy, bo w listopadzie generalnie już tam te wapno potrzebne niestety, ale nie będzie. No a ten samochód, czyli to, co teraz wożę, miało być przeznaczone tutaj na te działki, które jeszcze wapna praktycznie też nie dostały dawno. No ale z racji tego, że tam jest pole bardziej wymagające i bardziej, o wiele większa jest potrzeba zwapnowania, no to przewożę tutaj z Drawna aż na Konotop te wapno rozsiewaczem. A i generalnie troszeczkę mnie to denerwuje, bo raz, że to strata czasu, dwa, strata paliwa. No i ogólnie takie zbędne przeloty, jak to się oczywiście mówi. Więc no, trzeba sobie jakoś tutaj w tej sytuacji poradzić. No i tamte pola zwapnować. Trzy praktycznie rozsiewacze wyjdą mi z samochodu i zostanie tutaj taki mały kawałeczek, więc jeszcze nie wiem, co z tą resztą zrobię, czy też on tam przewiozę, w zależności ile uda mi się naładować na ten ostatni słuchajcie, rozsiewacz. Ale tutaj widzę, coś się dzieje, stoi ciężarówka, jakiś samochód nie mógł wyjechać, nie wiem, co tutaj się odpindala. Zgodnie z przepisami, jak wiecie, nie możemy wyprzedzać na linii ciągłej, bo tym samym grozi to drogimi mandatami, jak dobrze wiecie. Ale już widzę, ruch się odróżnił, także lecimy dalej z tematem. No dobra, słuchajcie, na czym ja tutaj skończyłem? Na temat wapnowania. No wapnowanie, jak dobrze wiecie, jest bardzo istotną sprawą, jeżeli chodzi o gospodarowanie gruntami. Zawsze są te problemy z utrzymaniem tego odpowiedniego pH, w związku z czym wielu z rolników, no, wykorzystuje temat wapna jako najtańszy nawóz na obecną chwilę. Tam wiem, że co niektórzy się burzą, albo mówicie, że wapno jest najtańsze, to zaraz firmy podnoszą nam tutaj ceny. No ja powiem wam szczerze, że za to wapno, które tutaj jedzie na rozsiewaczu, wyszło nam bodajże 140 zł tona. Jest to wapno z tak zwanej młodej skały, czyli można powiedzieć szybko działające. I takie staramy się właśnie też tutaj stosować na naszych gruntach, żeby ten efekt uzyskać może nie jak najszybciej, ale w miarę dostępnym, jak wiecie, czasie. Więc tak to tutaj się mniej więcej wszystko, słuchajcie, rozkłada. No i gonimy. Przejazd z Drawna do Konotopia z pełnym zestawem zajmuje mi jakieś 25 minut. No bo wiadomo, też tutaj nie jeżdżę zbyt szybko. Można rzec, że nawet ten rozsiewacz mam tylko przeładowany, ale tutaj są w miarę szerokie opony, więc powiem wam szczerze, że nie mam się czego obawiać, choć zobaczymy. Licho nie śpi, jak to się mówi, więc różne rzeczy mogą się tym samym wydarzyć. Także lecimy na pole, zobrazuję wam, jak to wygląda. Łukasz też już tam rozpoczął orkę, ponieważ jedną działkę, ja powiem wam szczerze, że będę zawsze powtarzał tutaj temat tego przejazdu kolejowego, ze względu na to, że po prostu są tutaj jaja. No, tam się kończą tory, pociąg dalej już nie jedzie, ale znak stop ustawiony, patrol policji skitrany w krzakach. Oczywiście dzisiaj go nie ma, aczkolwiek no, parę mandatów się już tutaj posypało, więc powiem wam szczerze, że no, to jest, nadaje się. Kiedyś był taki absurd drogowy, chyba taki program na TV Turbo, coś w tym stylu, więc to by się jak najbardziej, słuchajcie, nadawało. Dobra, odbiegam od tematu. Łukasz rozpoczął już orkę na jednej działce z racji tego, że od 5 lat była tam stosowana uprawa bezorkowa. No i niestety już są dość istotne, zauważalne problemy z chwastami, więc jedynym najlepszym i najtańszym możliwym sposobem na obecną chwilę, a może nie najtańszym, bo co niektórzy powiedzieli, że wystarczyłoby dobrze prysnąć, nie byłoby tematu,
ale jesteśmy zdania takiego, żeby raz na jakiś czas tą ziemię, glebę obrócić, przerzucić i to myślę, że jest takim dobrym kierunkiem, mimo że tak troszeczkę przeszliśmy na tą uprawę bezorkową, tak jak wiecie, pługa się jeszcze nie wyrzekamy. Dobra, lecimy i widzimy się już na polu. No i tak ku woli wytłumaczenia, dlaczego się poruszam, słuchajcie, tym dużym jeleniem, no kilka takich przykładów. Po pierwsze, jest dużo wygodniej ze względu na to, że jest to większy ciągnik na szerszym ogumieniu i powiem wam szczerze, że na tych naszych lokalnych autostradach małymi traktorami te dziury są dość mocno odczuwalne. Tutaj mogę sobie pozwolić na troszeczkę szybszą jazdę ze względu na możliwości tego traktora. No małym jeleniem już bym takich, można powiedzieć, prędkości zapewne nie wykonał, bo ten traktor by się nadzwyczajniej w świecie męczył i transport aż tyle kilometrów, bo tam mamy praktycznie 15 km, więc no, niby nie jest dużo, ale jednak kilka razy przejechać to już się troszeczkę robi tej kilometrówki. No i to są takie dwa aspekty, a kolejny aspekt dla mnie najważniejszy to jest to, że mam tu możliwość mapowania, czyli na przyszły rok, na przyszłe sezony będę wiedział, gdzie wapno było rozrzucone, w jakiej ilości, gdzie jeszcze trzeba będzie dorzucić, więc po to jest ten nasz system satelitarny z funkcją mapowania wykorzystywany, abyśmy mogli po prostu na nim działać, pracować i to jest naszym takim, no myślę, że pozytywnym elementem, aby tą naszą pracę urozmaicić, może nie tyle co urozmaicić, ale po prostu sobie ułatwić, o, może w ten sposób. Także tak tu się właśnie tłumaczę, dlaczego taki duży jeleń do tak mało zaawansowanej pracy. I jesteśmy na miejscu, tu już zobaczcie, oreczka jest wykonywana przez Łukasza. Są właśnie grunty takie typowo piaszczyste, więc bardzo ładnie to wygląda, równiutko. W Fernelandzie założone są nowe lemiesze i dłuta, dzisiaj właśnie też wymieniliśmy. W związku z czym musi ta robota jakoś wyglądać. No a my zabieramy się za kolejny kawałek. Tu w tamtym roku część pola było zwapnowane. No niestety mapa nie była robiona, więc niestety nie wiem też do jakiego momentu Tomek wapnował tutaj. Ale myślę, że jak zrobił 4 hektary, to powinienem objechać jeszcze raz w tej z powrotem. No zobaczymy, na obecną chwilę mam zrobione 6,70, działka ma 14 hektarów, czyli jak dobiję do 10 hektarów, to podejrzewam, że się spotkam z tym, co on zwapnował. Dobra, nie ma co tutaj gadać, załączamy wałek, ale przed wałkiem jeszcze muszę iść odbezpieczyć, słuchajcie, ten, blokadę. A ta blokada, powiem wam, że ma bardzo istotne znaczenie. Bo jak jedziemy w takich dłuższych trasach, to wam powiem, że ten siłowniczek lubi przepuścić, no i mielibyśmy wapnowaną wtedy drogę, a nie pole. Wielu rolników już niestety się tak przejechało. Zasuwę mam tutaj ustawioną na jakieś 47, czyli mniej więcej 2 tony powinniśmy sypać na hektar. Ważny też jest napęd. Taśma jest napędzana od koła, czyli bez względu, czy jedziemy 10, czy 5, czy 15 na godzinę, dawkowanie będzie dobrane do prędkości i tutaj nie musimy utrzymywać jakichś stałych obrotów, stałej prędkości. Wiem, że niektórzy mają napęd na taśmie, co może być częściowo uciążliwe. Tutaj jest koło. Czy te koło się sprawdza? Szczerze wam powiem, nie mieliśmy jeszcze nigdy z tym problemu, żeby załóżmy coś się wydarzyło, że nie wiem, nie kręci się albo coś. Ładnie się zazębia, właśnie opona też jest fajnie profilem tutaj przygotowana, więc powiem szczerze, że jest naprawdę, no dla mnie jest to w porządku. No i do tego talerze napędzane już wałkiem i w zasadzie żadna filozofia, jeżeli chodzi o ten RCW. To tak krótko ku woli przekazanie informacji, jak to w ogóle wygląda. Powiem, że dużo ludzi ostatnio chyba pytało. Ja nawet nie wiem, czy udało mi się odpowiedzieć, czy też nie. No dobra, wałeczek. Tutaj jest też dość istotna i fajna sprawa. To wam też od razu zademonstruję. Ja mam ustawione przekładnie wałka na 1000 obrotów, ale mam tempomat tylnego WOM-u. Dodaję sobie obroty i nawet jak mam teraz suwak przesunięty do końca z obrotami,
Tylny woł mam na 540, a obroty w ciągniku mam jakieś 1100. Zresztą można to sprawdzić. Już wam dokładnie to pokazuję. Monitor maszyny. O, 1080 mam obrotów na minutę. Ten traktor ma, słuchajcie, nadmoc, więc tutaj nie potrzeba nie wiadomo jakiej mocy, aby się uciągnąć. Dzięki temu palimy mniej paliwa. No i cóż wam mogę więcej powiedzieć. Tak to wygląda. Więc jakby ktoś pytał, czy można jeździć, to można. Kwestia tylko ustawienia odpowiednich parametrów. Bo przekładnie, jak wiecie, mamy tutaj na 540, więc za wysokich obrotów też nie możemy niestety podać. Z racji tego, słuchajcie, że te wapno przyjechało do nas praktycznie w deszcz, to nie ma takiej tendencji, żeby się nadmiernie pyliło. Wiadomo, że coś tam się w powietrzu zawsze uniesie, tego nie unikniemy. Niemniej jednak jest o tyle mokre i nam to dość mocno przeszkadza, jeżeli chodzi o wyrzucenie wszystkiego ze skrzyni. Mówię problematyczne ze względu na to, że za chwilę będę musiał prosić Łukasza o pomoc, aby zastąpił mnie tutaj za sterami, a ja niestety muszę się zająć łopatologią i to, co nie będzie chciało zlecieć, trzeba będzie szpadlem niestety popchnąć. Nie jest to może pod kątem BHP bezpieczne, no ale niestety nieuniknione w tego typu maszynie, żeby całe wapno sobie tutaj, słuchajcie, ładnie zleciało i mielibyśmy temat po prostu załatwiony. No to jest taka bolączka. Powiem szczerze, że jak ten samochód wysypywał się, lał naprawdę intensywnie deszcz, więc już nie było sensu go przykrywać dalej, ze względu na to, że no i tak one już było zalane nawet podczas załadunku tam, więc nic wam by to specjalnie już niestety nie dało, a zawsze coś tam sobie na takich normalnych warunkach odparowało tej wilgoci. No jednak wapno musi być taką sypką strukturą, żeby to się wszystko fajnie udało przesypywać. To jest taka moja już oświadczenie od kilku lat, że niestety, ale woda nie idzie w parze. Ja tu już sobie troszeczkę zwiększę, słuchajcie, prędkość i będę jechał mniej więcej około 12 na godzinę, bo takie możliwości tutaj mamy. Też mi specjalnie szkoda czasu, bo za chwilę przeniesiemy się na kolejną działkę. Tamta działka już pójdzie w strukturze bezorkowej, ale przed tym niestety będę musiał to stależować, żeby tego ścierniska było jak najmniej, tych resztek było jak najwięcej wymieszanych, aby mi się potem gruber specjalnie nie zapychał i nie zostawiał takich kołtunów, bo jeżeli mamy zbyt wysoką sumę, no to niestety tak to może wyglądać. Jak mi się uda, to nagram wam z tamtej działki kolejny odcinek, właśnie pokażę wam tą talerzówkę, jak to w ogóle tam wygląda. Ogólnie konotop, ja to wspominałem już przy żniwach, jest taką takim obrębem, który jest faktycznie zupełnie inny niż to, co mamy w rejonie Drawna. Tu jeżeli u nas pada, to tu nie pada i odwrotnie, więc można to takie zauważyć tutaj, dziwny miszmasz pod kątem pogodowym. Tutaj widzę, że coś tej wilgoci pod spodem jest, chociaż to więcej musiałby powiedzieć Łukasz, bo podczas orki on już to widzi, jak się pług zachowuje. Tutaj są też piaski, więc specjalnie też nie mamy dużego pola do popisu, żeby coś tam oceniać, jak to w ogóle wygląda. Wszędzie dookoła tutaj lasy, także na grzyby można byłoby się wybrać, ale szczerze mówiąc nie ma dosłownie kiedy. No i zobaczcie, tak mi właśnie GPS, o, trochę odjechałem, już mnie traktor naprowadza na swój tor. Tak mnie tutaj GPS właśnie fajnie prowadzi, nie muszę się spinać, jak w odległościach jeżdżę. Rzucamy na 15 metrów, bo tyle mierzyłem, dolatuje. Więc tutaj śmiało możemy sobie na taką szerokość roboczą pozwolić. No i no, nawet mi pokaże 14-15 hektarów na godzinę przy takich prędkościach, więc wcale nie jest źle. Fakt faktem, dziki już tutaj były, widzę, bo skaczemy troszeczkę na dziurach, ale to dobrze, bo zawsze im więcej drgani na rozsiewaczu, tym więcej mi tej masy zejdzie. Zobaczcie, już troszeczkę ujechałem, a nadal mam usypany kopiec, czyli to tylko skutkuje w tym, że wszystko ze środka praktycznie zostaje wybrane, a kopuła górna zostaje. To wszystko trzeba będzie szpadlem po prostu przerzucić, niestety. Także możecie się pochwalić, jak to u was jest w ogóle z wapnowaniem. Czy też macie takie efekty, że jak wapno jest zbyt mokre, no niestety, ale trzeba kogoś sprytnego z łopatą czy szpadlem, żeby niestety coś tam ruszył i to sobie ładnie zleciało. Dobra, przyspieszę, bo faktycznie będę miał więcej do przerzucenia.
No i to jest, słuchajcie, już to, o czym mówiłem. Czyli praktycznie środek się już wysypał, zostają boki. No i niestety trzeba będzie to troszeczkę szpadlem popchnąć. Widzę, że darni nabrałem. To też może być taką przyczyną, że coś się tutaj osadza, chociaż niekoniecznie, bo z prawej strony jest wszystko czyste. No tutaj nie mam pojęcia, czego mógłbym się czepić. Czy to skrzynia jest źle uprofilowana, być może rozrzutnikiem taki mokre wapno byłoby o wiele lepiej do rozrzucenia, z tego względu, że nic by na tych bokach nie zostało, bo tam taśma idzie praktycznie po całości, ale no jest jak jest, trzeba sobie radzić, dlatego czekam na Łukasza, za chwilę tutaj dojedzie i będziemy działać we dwóch. Zostanie mi jeszcze jeden rozsiewacz, który wywiozę na drugą działkę, ona jest tam mniej wymagająca, tam troszeczkę warunki glebowe, warunki pH są nieco lepsze jak tutaj. W związku z czym tam tylko sporadycznie w miejscach, gdzie kombajn miał o wiele mniejszą wydajność, to tam będziemy starali się coś tam jeszcze dosypać. No powiem wam, że aż się nawet trochę przygrzałem na sam koniec już, ale jakoś poszło. No jest lipa, jest ogólnie lipa na tym rozsiewaczu, jeżeli wapno jest mokre, no niestety trzeba się troszeczkę namachać, no ale wracamy, został nam jeszcze jeden rozrzutnik i potem mi zostanie taka końcóweczka, ale to już mówię, rozrzucę na działce, gdzie będzie kukurydza na wiosnę siana, bo już nie ma sensu tutaj jechać z niepełnym rozsiewaczem, a na tamtą drugą działkę w przyszłym roku po prostu domówimy cały wózek i się tak to naprawdę już zwapnuje do samego końca, jak książka pisze, że widzicie, orka na tej działce jest wymagana, bo praktycznie rośnie tutaj już cały herbapol, więc lepiej to przerzucić, nawet można powiedzieć troszeczkę lepiej, bo niech to wszystko się w tej ziemi porozkłada i zawsze tutaj zbuduje nam jakąś warstwę próchniczą. Fakt faktem, chwast bo chwast, ale coś tam w tej ziemi z powrotem zostanie, więc myślę, że nie będzie źle. Tutaj wystarczy tylko powałować i ogólnie będziemy siali. Dobra, lecę się ładować i to byłoby chyba na tyle dzisiejszego odcinka. Tak chciałem wam zobrazować, co tam się u nas poza samą uprawą jeszcze w gospodarstwie dzieje. Trochę słabo tutaj ze światłem. Słońce już mamy ogólnie prawie że październik, więc słońce już jest troszeczkę niżej, więc też te promienie inaczej docierają. Dobra, na razie, cicho i trzymajcie się.